Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała tobie, Panie. Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem chodził do Jerycha, niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. A słysząc, że Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Wielu nastawało na niego, żeby umilkł, lecz on jeszcze głośniej wołał: synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i rzekł: zawołajcie go. I przywołali niewidomego, mówiąc mu: bądź dobrej myśli, wstań, woła cię. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: co chcesz, abym ci uczynił? Powiedział mu niewidomy: Rabbuni, żebym przejrzał. Jezus mu rzekł: idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim drogą. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Od kilku niedziel towarzyszymy Jezusowi i Jego apostołom w drodze do Jerozolimy. Mówiliśmy już o tym, że Ewangelia Marka jest tak skonstruowana, że Pan Jezus cały czas jest w drodze i cały czas idzie do Jerozolimy, aby tam dokonała się ofiara krzyża. I tym razem widzimy Jezusa, który jest w Jerychu. I u bram Jerycha widzi chorych, chromych, którzy wyciągają rękę po jałmużnę, prosząc wchodzących i wychodzących do miasta, aby ich wspomogli. Bo tak, mówiąc współczesnym językiem, po prostu zarabiali na swoje utrzymanie, wiedząc, że nie mogą pracować ze względu na swoją chorobę. I wśród tych wielu, którzy tam są, jest niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza. Zwróćmy uwagę, że Bartymeusz nie jest tylko żebrakiem, bo jak zapisał ewangelista Marek, jest on człowiekiem wołającym, proszącym o wsparcie, o jałmużnę na swoje utrzymanie. Ale przy tym jest właśnie człowiekiem chorym, jest niewidomym. Być może nie ma na swoje utrzymanie właśnie dlatego, że no nie ma jak pracować, skoro nie widzi. To nie pozostaje mu nic innego, jak wyciągnąć rękę po wsparcie. Ale warto zwrócić uwagę również na to, że ów żebrak, ów niewidomy spod bramy Jerycha ma również imię. Bartymeusz, syn Tymeusza. Nie jest więc człowiekiem anonimowym, ale jest synem Tymeusza. Timeos po grecku znaczy nie inaczej jak człowiek szanowany i czczony. To dla nas kolejna wskazówka, że skoro ojciec Bartymeusza był człowiekiem szanowanym, czczonym, poważanym w środowisku, w mieście, to mówiąc współczesnym językiem, to co się przytrafiło jego synowi, było nie tylko dla niego trudne, ale wprawiało wielu w zdumienie. Stawiali sobie pytanie. I tu odwołam się do naszej wiedzy biblijnej. Pamiętacie, kiedy Pan Jezus przechodzi obok człowieka chromego i apostołowie stawiają pytanie: kto zgrzeszył? On czy jego rodzice, że mu się to przytrafiło? A więc takie było przekonanie wśród Żydów, że skoro Pan Bóg dotyka człowieka chorobą, cierpieniem, biedą, to prawdopodobnie jest to kara za grzechy albo owego człowieka, albo jego rodziny. I pewnie tak było też w przypadku Bartymeusza, bo skoro ojciec szanowany, czczony, pełen godnego zaufania, a jego syn biedny i niewidomy, to kto zgrzeszył, on czy jego rodzice, że mu się to przytrafiło? Bartymeusz, biedny i niewidomy, słysząc, że Jezus przechodzi, zaczyna wołać do Niego. To, że zaczyna wołać, wynika z faktu, że
ktoś mu powiedział, że Jezus przyjdzie. Ktoś mu wcześniej powiedział, że Jezus jest tym, który może zaradzić jego cierpieniu. Może zaradzić jego biedzie, chorobie, bezradności. Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Te słowa nie są tylko wołaniem do Mistrza z Nazaretu, ale są one wyznaniem wiary, objawieniem tym, którzy towarzyszyli Jezusowi i przechodniom, którzy słyszeli te słowa, że Jezus jest Mesjaszem zapowiedzianym przez proroków, że oni choć czekają, nie wiedzą za bardzo na kogo, bo proroctwa mówią o jakimś Mesjaszu, który przyjdzie, to właśnie tym Mesjaszem, tym Synem Dawida jest właśnie ten, który przechodzi. By lepiej to zrozumieć, musimy się cofnąć do drugiej księgi Samuela, gdzie w 7 rozdziale przeczytamy słowa, które Pan Bóg mówi do Dawida przez proroka Natana. Kiedy wypełnią się Twoje dni i spoczniesz obok swych synów, wtedy wzbudzę po Tobie potomka Twego, który wyjdzie z Twoich wnętrzności i utwierdzę Jego królestwo. On zbuduje dom imieniu memu, a ja utwierdzę do niego królestwa na wieki. Pan Bóg mówi, ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. A zatem ów Bartymeusz nie tylko woła cudotwórcę, nauczyciela z Nazaretu, rabbiego, ale woła Mesjasza Pańskiego z rodu Dawida, Syna Bożego, który może zaradzić jego cierpieniu. On jest nieustępliwy. I choć nastają na niego, by umilkł, on jeszcze głośniej woła. Ma coś do stracenia? A może jest po prostu ryzykantem, bo boi się, że komuś się narazi, ale mimo to krzyczy, woła. Nie ma innego wyjścia. Nie za wiele może stracić. A Jezus nie przychodzi obojętnie, bez zatrzymania. Jezus nie jest głuchy na wołanie człowieka. Jezus mówi, przyjdź. Idź, woła cię, bądź dobrej myśli, mówią towarzyszący Jezusowi. Było mu to potrzebne, by to usłyszeć? W żaden sposób. Gdy tylko usłyszał mistrza, zrywa się z miejsca, zrzuca z siebie płaszcz, który symbolizuje to wszystko, co dotychczas było jego udręczeniem, umęczeniem, przywiązaniem, i idzie za głosem Jezusa. Bo przecież jest niewidomy, to nie widzi Jezusa. Idzie za Jego głosem. Co chcesz, abym ci uczynił? Jezus nie wie, kim on jest? Nie wie, że jest niewidomym? Nie widzi, że jest żebrakiem? Po co pyta, skoro wie? Tak. Nie tyle Jezus potrzebował, by to usłyszeć, ale ci, którzy byli dookoła. Ale ci, którzy mu towarzyszyli, ci, którzy słyszeli przed chwilą, że jest on Mesjaszem, tak, oni musieli usłyszeć, że jest to człowiek niewidomy. Po co? Po to, by Jezus za chwilę mógł objawić swoją chwałę. Rabbuni, abym przejrzał. Czyli jesteś niewidomy, jesteś chory, jesteś biedny. Czyli borykasz się z codziennymi trudnościami, bo nie masz za co żyć. Nie widzisz stworzonego przez mojego Ojca świata. Bartymeusz staje przed Jezusem i mówi mu o swojej biedzie. A Jezus? Jezus nie czyni żadnych spektakularnych gestów. Nie czyni wielkich rzeczy, a tylko mówi. Idź. Twoja wiara cię uzdrowiła. Musiał mieć wiarę ten Bartymeusz.
musiał mieć wiarę, bo cud dokonał się i tak po prostu zobaczył. Nie widział, a oto przejrzał. Był chory, a oto wyzdrowiał. Czy to możliwe? Ale on nie pyta. On widzi. On wie, że dokonał się cud. Że wreszcie jest zdrowy. A inni? A ci, którzy byli, o czym już nie napisał święty Marek, z pewnością byli zdumieni tym, że usłyszeli o Mesjaszu i że zobaczyli coś, co im się po prostu w głowie nie mieściło. A co święty Marek mówi dziś do nas? Co ta Ewangelia, co ten cud mówi nam w naszym codziennym życiu? Jak czytać tę Ewangelię, jak ją przełożyć na nasze życie? Tym Bartymeuszem jesteś ty, drogi bracie i droga siostro. Ty, drogi bracie i droga siostro, czy tak patrzyłeś kiedyś na siebie? Czy widzisz w sobie choroby ducha, choroby ciała, które może już dawno nazwałeś, które już może nawet zdiagnozowałeś, a może nawet poszukałeś już pomocy, jak się z nich uwolnić u różnych lekarzy? Czy jesteś z tą chorobą, twoją biedą u Jezusa, Syna Dawida, rabiego z Nazaretu, Jezusa, który jest Mesjaszem, ale także lekarzem? Byłeś u Niego? Powiedziałeś Mu o swojej biedzie? Bartymeuszu, synu Tymeusza. Tu możemy powiedzieć swoje imię. Halino, córko Tomasza, Grażyno, córko Tadeusza, Andrzeju, synu Piotra. Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. To wołanie Bartymeusza z dzisiejszej Ewangelii stało się nieustannym wołaniem Kościoła i wielu ludzi w różnych potrzebach i biedach, zniewoleniach, kryzysach i trudnościach dnia codziennego. Z pewnością widzieliście kiedyś braci naszych prawosławnych, biskupów prawosławnych, którzy w ręku czasem trzymają różaniec. I mogło was to z pewnością zaskoczyć, zdumieć, bo przecież oni trochę inaczej się modlą niż my. Często ten różaniec jest zrobiony z koralików, a czasem jest pleciony. Pozwoliłem sobie dzisiaj nawet przynieść taki prawosławny różaniec. Jest on troszeczkę dłuższy niż nasz, bo nie ma 50, ale czasem ma nieco więcej. Nie składa się koniecznie z 10, ale tych koralików może być różnie. I odmawiając ten różaniec, ichniejszy różaniec, tak zwaną modlitwę Jezusową, na każdym z tych ziarenek wypowiada się te słowa, które wypowiedział Bartymeusz w dzisiejszej Ewangelii. Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Ta modlitwa chrześcijańska polegająca na wielokrotnym powtarzaniu tego samego zdania, przyzywająca imienia Jezusa, to modlitwa, w której człowiek zwraca się do Niego, by prosić Go o łaskę uleczenia, czasem ciała, a dużo częściej duszy, od grzechów, przywiązań, przyzwyczajeń, a czasem nałogów. Ta modlitwa na wschodzie Kościoła zrodziła się z przekonania pierwszych chrześcijan, że Bóg, imię Jezus, tak jak w sytuacji Bartymeusza, tak i dziś, ma moc uzdrawiania. Ta modlitwa Jezusowa zrodziła się z tęsknoty za modlitwą nieustanną, bo Pan Święty Paweł w swoim liście mówi: nieustannie się módlcie.
Ta modlitwa Jezusowa zrodziła się wreszcie z trzech wydarzeń zapisanych na kartach Pisma Świętego. Właśnie z dzisiejszego fragmentu Bartymeusza, który mówi: Jezusie, Synu Dawida, Mesjaszu, ulituj się nade mną. Druga to, gdy celnik przychodzi do świątyni, faryzeusz i celnik mówi: Boże, miej litość dla mnie grzesznika. I wreszcie zrodziła się ona ze słów ukrzyżowanego złoczyńcy, który obok Jezusa prosił go: Jezu, wspomnij na mnie grzesznika, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Modlitwa Bartymeusza przypomina mi o mojej biedzie. To wołanie Bartymeusza uświadamia mi, że jest ktoś, kto może mi pomóc. Ktoś, kto może mnie uzdrowić. Ktoś, kto może zmienić moje życie. Ale czy Jezusowi trzeba mówić o tym, co mnie boli? Przecież On jest Bogiem, On doskonale wszystko wie. My podobni jesteśmy czasem do Bartymeusza, kiedy idziemy do spowiedzi. Co chcesz, abym ci uczynił? Panie, spraw, abym był wolny od mojego grzechu. Wypowiedz je. Ale ja przecież, ty wszystko wiesz, ty znasz moje grzechy. Po co mam wypowiadać je do kapłana? Po co mam jeszcze raz rozdrapywać ramy? Bo ty musisz je usłyszeć. Bo ten, który siedzi po drugiej stronie konfesjonału, musi usłyszeć twój grzech. Musisz się przyznać do tego przed sobą samym. Musisz się przyznać przed Bogiem, żeś popełnił grzech, że ja popełniłem grzech. Jezus to wie, ale to jest potrzebne mnie. Bym uświadomił sobie moją grzeszność, mój ból serca, moją chorobę, z którą przychodzę w mojej biedzie do Jezusa. Bym nazwał mój grzech po imieniu, bym się go nie wstydził. Wreszcie bym prosił o uzdrowienie. Ewangelia dzisiejsza kończy się uzdrowieniem Bartymeusza. Święty Marek pokazuje nam, że słowo Jezusa, że Ewangelia, której słuchamy, może sięgamy do niej w domu, otwierając Pismo Święte, że niespektakularne czyny, ale właśnie słowo Jezusa ma moc. I słowo Jezusa, na Jego słowo dokonuje się cud uzdrowienia. By jednak ten cud się dziś dokonał, może trzeba zapytać się samego siebie. Jezus może zapytać i ciebie. Halino, córko Tomasza. Andrzeju, synu Tadeusza. Grażyno, córko Bolesława. Czy wierzysz, że mogę to uczynić? Czy wierzysz, że ja, syn Dawida, rabbi z Nazaretu, mam moc, by cię uzdrowić? Uwolnić od twoich grzechów? Zaradzić twojej biedzie, nie tylko ciała, biedzie serca, biedzie ducha? Wierzysz w to?